Cześć, cześć kochani! Dzisiaj pokażę Wam trzy najbardziej znane w Polsce i w ogóle jedne z najbardziej znanych SCOBI, czyli symbiotyczne kultury drożdży i bakterii. Zacznijmy od tego. To, co tutaj jest, jest to kombucha. O kombuczy już wiele lat temu Wam mówiłam. Wielkość tej kombuczy zależy zawsze od tego, jaki jest rodzaj pojemniczka, więc jakbyście robili w małej butelce, to będzie mniejsza. W dużym słoiku to będzie duża. Pokażę Wam zresztą taką dużą kombuczę. Kombucha służy do zrobienia fermentowanych herbat. Jak niesie wieść gminna, zaraz Wam pokażę, co tam jest pod spodem, to ona jest tam z dalekiego wschodu czy środkowego. Słuchajcie, ściema. Kombucha tworzy się na occie winnym i 99,99% kombuczy to jest właśnie nic innego jak matka octu, czy winnego, czy jakokolwiek innego. Ja kilka lat temu kupiłam sobie ocet Develay, otworzyłam go, zostawiłam, zapomniałam o nim po prostu i wyrosła mi kombucha sama z siebie. Więc matka octu winnego to jest kombucha i nie wierzmy nikomu, kto powie, że ma specjalnie od mnichów tam tybetańskich, czy jakimś tam. Jak widzicie, ja używam tutaj takiej takiej łyżeczki szklanej, żeby Wam to pokazywać. Natomiast można to dotykać łyżeczkami metalowymi. Ja pamiętam, zrobiłam chyba ze 3 lata temu film, gdzie to dotykałam łyżeczkami metalowymi. Ktoś mi tam wymyślał na YouTubie, że jak, to jesteś taka głupia, nic nie wiesz. Słuchajcie, to jest nieprawda, że nie można dotykać łyżeczkami metalowymi, bo w taki sam sposób dotykamy na przykład octu winnego, czy innych domowo robionych octów i nic się nie dzieje. Natomiast prawdą jest, że nie można sobie na przykład tak zostawić takiej łyżki metalowej i długo w niej fermentować razem z tą łyżką, bo to właśnie nam spowalnia fermentację. Natomiast jak najbardziej, o, siedzę sobie tutaj po turecku teraz, natomiast jak najbardziej nic się nie stanie, jeżeli na chwileczkę łyżeczką metalową pomieszacie, tyle żeby to najlepiej nie było aluminium, które jest reaktywne i możecie mi tutaj uwierzyć, bo zrobiłam no setki, jeśli nie w tysiąca litrów kombuczy. Więc to jest taka malutka kombucha i obok, zobaczycie, powinna być, ja mam tutaj czyste ręce, więc pewnie to zrobię w mniej co... A nie, już przełożyłam. Zobaczcie. Tutaj nad tą kombuczą pływa taka galaretka. I to jest córka, tak? Ja Wam już dużo wielokrotnie o kombuczy pisałam, a jeszcze z bliska sobie możecie zobaczyć. To jest właśnie córka kombuczy. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda moja kombucha duża, która jest naprawdę potężną matką kombuczową. Więc kombuczę możecie kupić, dostać od kogoś, zrobić sobie ocet, nawet kupić zwykły, niepasteryzowany ocet i też Wam kombucha wyjdzie. Więc to jest pierwsza symbiotyczna kultura drożdży i bakterii. Fajna, nie? Jestem wielką fanką. Dobra. Przechodzimy teraz tutaj. Teoretycznie potem to jeszcze wszystko przepłukam pod wodą, bo to co robię teraz to jest niby cross-kontaminacja, czyli wiecie, dam tą kulturę, później tutaj przełożę. No i prawda jest taka, że jeżeli robicie różne kultury drożdży i bakterii i macie je w kuchni nawet koło siebie postawione, czy w jednym pomieszczeniu, to one i tak mogą się cross-kontaminować, i tak mogą się połączyć z drożdżami, które macie u siebie w okolicy i tak dalej, bo to jest bardzo, bardzo płynne. Także bądźcie tego świadomi, że po prostu między tymi rzeczami rzeczywiście mogą być jakieś powiązania, no bo takie są bakterie. To, co tutaj widzicie, jest to tibikos, tak zwany kefir tybetański, kryształki tybetańskie. Jak widzicie, piękne kryształki. One się namnażają w wodzie. W wodzie z cukrem. I do tibikosu w ogóle wszystkie te symbiotyczne kultury drożdży i bakterii łączy przede wszystkim jedna rzecz, oprócz tego, że są tam drożdże i bakterie. Łączy je to, że żeby się multiplikować, rozmnażać, one karmią się cukrami. Czyli kombucha karmi się cukrem dodanym do czarnej herbaty, czy do ziołowej herbaty, czy do czegoś tam. Taki tibikos też karmi się cukrem, więc jeżeli dacie wodę z cukrem, żeby po prostu zmultiplikować sobie te ziarenka, zrobimy sobie taki zresztą eksperyment, zobaczymy, jak one się szybko namnażają, no to one się wtedy zmultiplikują. Można dać syrop maltowy, cukier naturalnie występujący z owoca. W drożdżach, w miodzie jest troszeczkę problem, bo miód jest bakteriobójczy, więc jakbyśmy dali za dużo miodu, no to znowu może akurat wstrzymywać rozwój tych bakterii. Natomiast kefir wodny jest taką alternatywą wegetariańską dla zwykłego kefiru, natomiast nie jest nim spokrewniony. To jest jakby zupełnie co innego i na tym można też robić różne fermentowane herbatki. Sam w sobie z wodą jest praktycznie to woda bez smaku, dlatego dodaje się różnego typu owoce, będziemy sobie taki kefir robić, właśnie tibikos. Bardzo, bardzo pięknie on wygląda i na pewno więcej Wam na ten temat powiem. A to, co tutaj widzimy, są to ziarenka kefirowe, tak? To jest klasyczny kefir. Ziarenka są na mleku, więc jest to wersja oczywiście niewegańska. Natomiast on, no czym się karmi? No karmi się w tym, że w mleku występują naturalne cukry, więc po prostu taki kefir
Karmi się cukrami dostępnymi w mleku. Także to tyle. Chciałam Wam pokazać właśnie trzy takie główne kultury. Kefir wodny, ziarenka kefiru, nie, kefir zwykły, ziarenka kefiru, sorry, jest 40 stopni, więc ledwo żyje. Pokażę Wam je z bliska, jak one jeszcze wyglądają. Aha, i one, im bardziej je nakarmicie, tym one są większe. One mają to do siebie, przynajmniej z mojej obserwacji, że się tak łatwo nie multiplikują, ale właśnie na wielkość idą. I zazwyczaj liczy się tak łyżeczka na litr mleka, to wystarcza, nie? I można zostawić ten litr mleka, dopóki on się mocno nie zakwasi. Tutaj mamy kefir wodny, tak jak mówię, on multiplikuje się z dodatkiem wody z cukrem. Można najpierw zrobić tak, żeby je namnożyć, zrobimy sobie taki post, że je namnożymy, żeby było więcej, a potem będziemy sobie dodawać do innych rzeczy. I tutaj macie właśnie kombuczę czy matkę octową, która również multiplikuje się przy dodaniu herbaty czy cukru. Możecie sobie zrobić takie doświadczenie, żeby zrobić to na cukrze i to na cukrze i zobaczyć po prostu, jak będzie smakować. Także to tyle. Do czytania. Hej, hej!